Siemanko ludzie, z tej strony Tagard. Zbliża się ten czas w cyklu wipe'owym, żeby pogadać o cyklu wipe'owym, bo zaraz wszyscy zaczną pytać, kiedy wipe. Tak skrzywiłem się tutaj, ponieważ na streamie na Twitch TV Tagard w pewnym momencie ludzie po prostu bombardują tymi pytaniami, ale dlaczego i co w ogóle to jest ten wipe? Zanim zaczną pytać, adresuję to właśnie w tym wideo. Jak zwykle, jeśli materiał się podoba, zostaw lajka, subskrybuj kanał, wpadaj na codzienne streamy na Twitch. Otóż cały projekt Escape Room Tarkov od dawien dawna był po prostu early accessem, alfą, betą i nadal jest teraz betą, prawda? Cały czas są modernizowane te rzeczy, ale dawno, dawno temu gra została zrobiona na tak wpadliwym szkielecie, że po prostu wprowadzanie jakichś ulepszeń, zmian w kierunku dobrym wymagało po prostu przywrócenia progresu, czyli całego postępu wszystkich graczy do punktu wyjściowego, czyli wszyscy startujemy z levelem pierwszym poziomem. I właśnie tak jak wspomniałem, kiedyś było to konieczne ze względu na zmiany techniczne, a teraz chyba po prostu, no już przyzwyczailiśmy się do tego. Oczywiście zdania są podzielone i ludzie nienawidzą tych wipe'ów, zwłaszcza ci początkujący, którzy po prostu dopiero co zaczynają i zrobili kilka misji, osiągnęli trochę dużo niż ostatnio, osiągnęli ten flea market czy też max traderów i nagle po rozbudowaniu kryjówki całkowicie muszą zaczynać wszystko od nowa. No i oczywiście po drugiej stronie barykady są ci, którzy robią wszystko w miesiąc dosłownie albo nawet i krócej i po prostu nie mają co już robić, dlatego porzucają grę. No i właśnie tutaj już nie mówiąc o wipe'ie, bo dokładnej daty nie poznamy, możemy tylko domyślać się i wyciągać wnioski. Zresztą zobaczcie moje poprzednie materiały na temat wipe'u. Nikita zdecydowanie powiedział, nie dam daty, kiedy będzie wipe, no ale patrząc na ten cały cykl, możemy po prostu stwierdzić, że w okolicach 6 miesięcy od ostatniego wyzerowania gry możemy spodziewać się nowego restartu z nowym kontentem, czy też usprawnieniami technicznymi. W tym przypadku teraz spodziewam się w okolicach czerwiec-lipiec mniej więcej właśnie wipe'u, który wprowadzi to wszystko, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Zobaczcie sobie roadmap i naprawią Tarkov. Natomiast jeśli chodzi o cykl, bo to jest powtarzalna sprawa, cykl wipe'u, to wygląda on mniej więcej tak samo. Jeśli jesteś weteranem, doskonale to znasz, a jeśli jesteś nowy, to być może pomogę ci zrozumieć to, co się dzieje i dlaczego ja nie jestem zaskoczony. Natomiast ludzie reagują dokładnie tak samo. Escape Room Tarkov to ekscytująca gra. Naprawdę, jeśli dopiero zaczynasz i wgryzasz się w Escape Room Tarkov, to poznawanie całego tego świata, kolejnych map i mechanik i tych ekscytujących starć, które po prostu naprawdę przyspieszają ci tętno i sprawiają, że jesteś podekscytowany, łapy się trzęsą dosłownie, jeśli masz udany rajd i uda ci się wyekstraktować. I z biegiem czasów, im więcej grasz, im więcej poznajesz tego wszystkiego, zaczynasz widzieć więcej mankamentów, które są fundamentem tej gry tak naprawdę, ponieważ została ona skonstruowana bardzo dawno temu na wadliwym silniku, a właściwie na wadliwym szkielecie. Te fundamenty Escape Room Tarkov wyłażą z każdej strony, im dłużej czasu poświęcasz tej niesamowitej grze. I ja zazwyczaj staram się być bardzo pozytywny, jeśli chodzi o Tarkę, ale nie możemy ignorować tych wszystkich problemów, które no są, były i miejmy nadzieję, że nie będą, ale jakoś już zaczęliśmy wątpić, czy kiedykolwiek będą naprawione. Uwielbiam tę grę i daje mi ona ogromnych emocji, dostarcza niesamowitych akcji, żadna inna gra tego dla mnie nie robi, ale tak jak już wspomniałem, jeśli naprawdę dużo, dużo godzin spędzasz tam, albo w pewnym momencie już zaczynasz widzieć te powtarzalne bugi, akcje, które nie powinny mieć miejsca, no to ja staram się być pozytywny i idę na następny rajd, ale może być to przytłaczające. Ale jeśli jesteś i tak weteranem, który na przykład odpuścił już sobie Escape Room Tarkov, zagrał ten miesiąc, może trochę dłużej, może nawet krócej i już nie gra w Tarkę, to gwarantuję, że jeśli uderzy wipe, ten nowy techniczny patch, który naprawi wszystko, wszyscy wracają do Escape Room Tarkov, żeby poczuć znów ten początkowy przypływ emocji, jaki jest związany z świeżym startem,
No i nie dziwota, ponieważ weterani właśnie bardzo, bardzo lubią ten początkowy etap, gdzie wszyscy mamy te same bronie, wszyscy używamy tych samych amunicji, te szanse są dużo bardziej wyrównane i naprawdę to jest super. Natomiast starzy wyjadacze, no właśnie, nie wiem, zbytnio spieszą się przed tą fazę, no i później twierdzą, że nie mają co robić, albo te bugi po prostu wychylają znów i psują nam całą zabawę. Natomiast cykl wygląda bardzo podobnie. Co pół roku jest ten nowy patch, gdzie wszyscy zaczynamy od nowa. I tak jak wspomniałem, są osoby, które bardzo szybko przelatują przez content, czyli robią praktycznie wszystko, co gra oferuje, i narzekają, że mimo że chcą grać dalej, to nie mają co robić. Są osoby, które właśnie są po drugiej stronie barykady, sfrustrowane tym, że no grają na tyle, ile mogą po pracy, no i zrobili właśnie market, kryjówkę, czy też traderów, i w tym momencie muszą zaczynać te nudne questy i ten nudny grind od samego początku. No i są oczywiście streamerzy i też hardkorowi gracze, którzy po prostu uwielbiają Tarkę i mimo tych wszystkich błędów i mankamentów dalej wracają do niej, chociaż na kilka rajdów dziennie. Moim lekarstwem na to było po prostu niespieszenie się i robienie to, na co mam ochotę. Nie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej przebrnąć przez content, tylko po prostu bawić się dobrze z moją społecznością na Twitch TV Tagard i tam po prostu śmiać się do rozpuku. Dlatego nie skupiam się na tym, żeby zrobić konto, zrobić następne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten cykl powtarza się już tak często, że doskonale wiemy, co się wydarzy. Uderza wipe, mamy ten okres, gdzie każdy jest podekscytowany, każdy chce zobaczyć nowe rzeczy, każdy chce zaznać tych napraw i usprawnień w grze, i jeśli ma trochę więcej doświadczenia, doskonale wie, że wiele nowych rzeczy zostanie popsutych i rozwalonych. Dlatego też było tak w tym przypadku. Nowy wipe, streetsy, i natychmiast ludzie zaczęli narzekać na to, jak streetsy działają. Dla mnie nic nowego, zawsze jak wychodziła nowa mapa, działała tragicznie. Następnie mieliśmy sławetny bug niewidzialnych graczy, gdzie tak naprawdę gracz, twój przeciwnik, mogłeś go nie widzieć, albo on nie widział ciebie, nie miał pojęcia, że tam jesteś, a mogłeś go zastrzelić. Ty nie mogłeś mu zrobić niestety nic. Naprawiono ten bug, mamy kolejny bug z latarkami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, gra jest świetna, zdecydowanie ma ogromny potencjał i tak jak mówiłem, ja staram się być zazwyczaj pozytywny. Natomiast rzeczywiście im dłużej jesteś w tym cyklu wipe'u, tym częściej zauważasz te wszystkie mankamenty. Mało tego, mieliśmy jeszcze po drodze ten cały skandal z cheaterami, którzy oczywiście byli, są i prawdopodobnie będą. Cóż to zrobić? Więcej ich widać? Nie jestem przekonany, czy więcej. Możecie ocenić sami, nawet jeśli oglądacie mnie. Gram często wiele godzin na streamie i możecie zobaczyć, ilu było podejrzanych. Czasem nawet ja myślę, że ktoś był podejrzany, a czat pisze, ej, dlaczego reportujesz tą osobę? Wszystko było okej. No perspektywa, prawda? Natomiast zdecydowanie gra, zwłaszcza teraz, jest w kiepskim stanie, jeśli chodzi o całe desynki, hit regge, prawda? No czasem nawet Pestili ostatnio postał ten film, gdzie strzela Skawowi w głowę, Skawowi, i dwa strzały z snajperki, z dość mocnej amunicji. Widać, że na uszance się odbiły, ale są niezarejestrowane. Im dłużej gramy, tym więcej takich rzeczy widzimy po prostu i prowadzi to do jeszcze większej frustracji. Dlatego nadchodzący update techniczny, wszyscy znów powrócą zobaczyć te techniczne naprawy. I to jest właśnie ten cykl, o którym chciałem powiedzieć wam. Jest ten początkowy etap wipe'u, gdzie wszyscy są zachłysnięci i wracają, bo gra ma niesamowitą wartość, jeśli chodzi o dostarczanie właśnie tych emocji, zwłaszcza na początku, kiedy wszyscy mamy równe szanse. I tak jak mówiłem, to bardzo szybko się zatraca, bo ja sobie to uświadomiłem, że nie będę tak dobry jak niektórzy i zawsze będzie ktoś lepszy, gorszy i po środku. Także ludzie, którzy poświęcają masę godzin na grę i po prostu tryhardują pod każdym względem, byli naprawdę z przodu, ale oni też szybko tracą zainteresowanie i po miesiącu większość się wykrusza. Niektórzy odpadają, bo osiągnęli free market i już nie czują dalszej motywacji do gry. Następni zrobili wszystkich traderów, odblokowali i nie czują dalszej motywacji do gry.
twierdzą, że nie mają już co robić. Są oczywiście te osoby, które no, potrzebują tego wyzwania. Apa, dla mnie latarnik w tym wipe'ie i wszystkie jego questy, czy też tracksuity i te takie naprawdę mozolne wyzwania, zadania w Escape from Tarkov. To jest ich cel, ale no, player base się wykrusza w miarę tego cyklu wipe'owego. No i później oczywiście mamy różnego rodzaju kampanie drops. Oczywiście gra zostaje naprawiana w tym cyklu, no ale ten nowy wipe zazwyczaj przynosi nowe błędy, naprawiając dużo, ale psując też dużo, tak jak już wspomniałem o tych mankamentach tego obecnego wipe'u w tym cyklu wipe'owym. No i później właśnie teraz wszyscy czekamy na ten mega update, który naprawi desenki, naprawi to wszystko, obejrzyjcie poprzedni materiał, uderzy to i znów będzie to samo. Gra jest niesamowita i tak naprawdę co chwila nowe osoby odkrywają Escape from Tarkov. I w momencie, kiedy teraz to wideo jest aktualne, to prawdopodobnie zostały te osoby, które nadal szukają swojego brązowego zegarka, robią jakieś początkowe questy. No i oczywiście hardkorowe czady, które uwielbiają PvP. Escape from Tarkov je oferuje w najwyższej postaci i jeśli należysz do tej drugiej grupy, tym bardziej zauważasz te wszystkie właśnie mankamenty, netcode'u, bugów, częściej spotykasz cheaterów, jeśli grasz regularnie, po prostu te wszystkie bolączki, o których ja staram się nie mówić, bo skupiam się na tych pozytywnych rzeczach, no wszystkie te bolączki jednak wychodzą mocniej i prezentują się przed nami. Natomiast mamy jeszcze kwestię areny, która ma wyjść, no Sun TM, prawda, mamy coraz więcej informacji, ma to być tryb, który będzie skoncentrowany tylko i wyłącznie na PvP. No i właśnie jak to uzupełni ten cały cykl Escape from Tarkov. Macie na moim kanale film Endgame, jak to ma naprawdę wyglądać. To nie ma tak wyglądać, że będą jakieś cykliczne, co półroczne wipy i zaczynamy od nowa, tylko ma to być bardziej strukturalne, związane z historią, ze względu na historię i z tym, w jaką stronę pójdziemy, z którą frakcją. Tacy traderzy będą dla nas dostępni. Wylądujemy na początku na Streets of Tarkov, która no dopiero będzie rozszerzana, ale to będzie ta mapa początkowa, gdzie będziemy musieli sobie poradzić, nie będziemy mieli dostępnych tych wszystkich traderów i dopiero później względem tego, jak dalej będzie się to wszystko rozwijać i jakie decyzje podejmiemy, takich będziemy mieć dostępnych traderów, prawda? No wszystko to wydaje się być odległą przyszłością, ale no zobaczymy, czy skompletują to. Widać, że BSG zdecydowanie chce pójść w tym kierunku. Z każdym tym update'em gra staje się lepsza, aczkolwiek nie są adresowane podstawowe problemy z nią związane, z którymi boryka się Escape from Tarkov od samego początku. Obrzydliwe desynki, popsuty system audio od wieków, od samego początku, czy też bugi, które są obecne w grze od wieków. Wszystko to wychodzi, wyłazi im więcej i im dalej w tym cyklu wipe'owym. No i później mamy wipe i jakby wszyscy są zadowoleni na chwilę i wracają, żeby ta cała historia powtórzyła się na nowo. Jednak mimo tych wszystkich narzekań, wiele osób wraca. Wiele osób wraca właśnie po te intensywne emocje, jakie dostarcza gra. Ale w tym momencie mamy po prostu, no, tą dużą obietnicę. Dużą obietnicę naprawy netcode'u i tych wszystkich podstawowych błędów. I sam Nikita powiedział, i mamy to w roadmapie na piśmie, że cały core game będzie napisany od nowa. Nie wiemy dokładnie, co to ma znaczyć. Lepsza wersja silnika, szybszy, nowszy Unity i związane z nim ulepszenia. No. Zobaczymy, jak to będzie. Cykl wipe'iczny się powtórzy po raz kolejny i kolejny. Podsumowując, wipe hype, potem szybkie rozczarowanie nowymi błędami, następnie długa droga do naprawy tych najbardziej palących błędów, które są bardzo widoczne. Utrata zainteresowania większości, później nuda z 2 miesiące takiej stagnacji. Eventy, Twitch dropy, zainteresowanie znów, ponieważ mamy dość duże patche i wreszcie kolejny wipe, na który czekamy właśnie w tym momencie. Moim zdaniem będzie to w swoim cyklu, czyli mniej więcej
czerwiec, lipiec, wakacyjny wipe po prostu, słuchajcie. No i ma to być ten wipe naprawiający wiele rzeczy. Moim zdaniem zawsze wybieram lepiej działającą grę niż nowe bronie, mapę czy cokolwiek w tym guście. Po prostu zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że rzeczywiście te usprawnienia sprawią, że niesamowity gameplay Escape from Tarkov nie będzie wypełniony tymi wszystkimi błędami, których doświadczamy właśnie obecnie. Dajcie mi oczywiście znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy jest to wasz pierwszy wipe, czy też już któryś z kolei? I co byście zmienili, jeśli macie jakieś sugestie? Lajkuj, subskrybuj, wpadaj na Twitch.